dotarły do nas kolejne szczepionki. Wiemy, ile i dla kogo do Polski dotarła nowa dostawa szczepionek od firm Pfizer i AstraZeneca. 380 tysięcy. Dawek szczepionki firmy Pfizer i 230 tysięcy. Od firmy AstraZeneca dotarło dziś do kraju, poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Dodał, że w tym tygodniu spodziewa się jeszcze dostawy około 60 tysięcy szczepionek AstraZeneca. Michał Kuczmierowski zapowiedział, że szczepionki niezwłocznie trafią do dystrybucji. Chcemy jak najszybciej zakończyć szczepienia nauczycieli AstraZeneca i kontynuować szczepienie grupy 0, zaznaczył. W tym tygodniu, w czwartek bądź w piątek, spodziewamy się jeszcze około 60 tysięcy szczepionek firmy AstraZeneca, poinformował Kuczmierowski. Zapowiedział, że w przyszłym tygodniu w poniedziałek 8 marca dotrze kolejna dostawa 380 tysięcy szczepionek od Pfizera. Spodziewa się także preparatu Moderny, ale jeszcze nie wiadomo, ilu dawek. Na rynku Unia Europejska trzy preparaty, na rynku unijnym dopuszczone są trzy szczepionki. Dwa preparaty opierają się na technologii mRNA, firm Pfizer i BioNTech o nazwie Comirnaty, i firmy Moderna. Mają one zbliżoną skuteczność sięgającą 95%. Comirnaty musi być przechowywana i transportowana w temperaturze minus 70 stopni Celsjusza, substancja Moderny minus 25-15 stopni. Po wyjęciu z zamrażarki można je przechowywać przez miesiąc Moderna lub 5 dni Comirnaty w temperaturze plus 2-8 stopni. Trzeci preparat produkuje AstraZeneca. Jest to szczepionka wektorowa. Dopuszczono ją na rynek Unia Europejska pod koniec stycznia. Nieotwarta fiolka może być przechowywana przez 6 miesięcy w temperaturze 2-8 stopni Celsjusza. Szczepienia w Polsce rozpoczęły się 27 grudnia ub.rok. Łącznie w kraju wykonano dotychczas ponad 3,3 milionów szczepień przeciw COVID-19. Drugą dawką zaszczepiono prawie 1,2 milionów osób.